Cześć, dzień dobry, witam cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę ci, jak stworzyć prezentację w PowerPoint, PDF, slajdy, jakiekolwiek dzięki sztucznej inteligencji AI. I tu mam taką propozycję współpracy, którą stworzyłem dla klienta, gdzie będziemy dla niego robić kanał na YouTubie. I tutaj mamy dwie opcje, wersja basic, wersja profesjonalna. I użyjemy do tego wszystkiego aplikacji sztucznej inteligencji Gamma App, ale zanim do tego przejdziemy, kliknij w link poniżej znajdujący się w opisie, aby zapisać się na darmowy webinar o sztucznej inteligencji AI. Dobrze, przejdźmy do materiału, skopiujmy sobie to wszystko tutaj, bach, bach, bach. Mamy całą ofertę i zobaczcie, tak wygląda aplikacja Gamma od środka. Możemy stworzyć wszystko od czystej kartki, możemy dokonać jakiegoś importu, jeżeli pracowaliśmy pewnie na jakimś innym koncie. Najczęściej będziemy korzystać z opcji Create New. Mamy tu kilka opcji dotyczących na przykład inspiracji, możemy się przyjrzeć jak inni tworzą takie prezentacje, jakby to mogło u Was wyglądać. Mamy jakieś przykładowe szablony, które możemy sobie stworzyć, custom fonts i tak dalej. My przejdziemy oczywiście na stronę główną. O, widzę, że tutaj będzie też opcja tworzenia stron internetowych, więc bardzo fajnie. Wróćmy sobie na stronę główną. Możemy tutaj jeszcze zmienić język, może się będzie dało na polski. Niestety nie ma, więc będziemy operowali na promptach angielskich. Tylko czekajcie, o, wchodzimy w All Gammas, Create New i mamy trzy opcje. Albo skopiuj tekst, który przed chwilą skopiowałem, albo wygeneruj za pomocą prompta całą prezentację, albo zaimportuj dowolny plik, na przykład PDF i z tego zostanie przekształcona prezentacja. Ja wybieram opcję Pasting Text, wklejam tutaj cały ten tekst, który sobie skopiowałem sobie z pliku. Możemy wybrać prezentacja, dokument lub web page, czyli strona internetowa z przyciskami, która wygląda jak landing page. Klikamy kontynuuj, następnie przechodzimy do kreatora. Mamy tu images, format i tak dalej i możemy sobie wybrać jakąś tutaj nawet opcję takich kart lub free form, amount of text. Możecie się pobawić tymi opcjami, możecie się pobawić tutaj wpisując różne polecenia, a następnie klikamy kontynuuj i wybieramy sobie szablon, który nam się podoba do tej prezentacji. Na przykład taki. Mamy tu bardzo dużo różnych fajnych szablonów, które możemy wykorzystać i się tym wszystkim pobawić. Na przykład taki. Wygląda to, myślę, bardzo, bardzo schludnie. Może zróbmy taką opcję zieloną i klikamy sobie Generate. I już nam się tutaj prezentacja tworzy. I zobaczcie, jak to się wszystko wydarza. Mamy tu wszystkie informacje, czcionki. Prezentacja momentalnie zostaje stworzona i będziemy mogli ją wykorzystać, udostępnić w formie linku i tak dalej. Zobaczmy, jak nam się to będzie podobało. Mamy prezentację. Możemy ją oczywiście poprawiać. Możemy dowolną część tutaj tego tekstu edytować. Możemy kliknąć tutaj i na przykład zmienić zdjęcie na jakieś inne. Możemy importować całkowicie swoje zdjęcie. Możemy wybrać z jakichś różnych stoków tutaj Unsplash Images, wygenerować obrazek za pomocą AI-a, wklepać jakiś kolor. Więc jest to najprostsza możliwa forma robienia prezentacji. Tu mamy różne też opcje. Możemy też odpytać AI-a. To będzie chyba tutaj, nie. Jest opcja na dodanie nowego slajdu. Cyk. Jest Add Card with AI. I możemy poprosić, dodaj mi slajd z danymi kontaktowymi do firmy. I wklepujemy to. I stworzy nam sztuczna inteligencja dodatkowy slajd z
kontaktem. Mamy w tej chwili 8 slajdów, teraz się pojawił 9 i mamy slajd do kontaktów wygenerowany. Gdzie on się wygenerował? Wygenerował się tutaj. Jeżeli chcemy zmienić kolejność tych slajdów, aby kontakt był na końcu, przesuwamy drag and drop i wklepujemy sobie tutaj adres firmy, numer telefonu, adres mailowy, ewentualnie link do strony www. Jeżeli wklejamy na przykład link do strony, to możemy ją od razu podlinkować. Obliczebiznesu.pl. Link w ogóle do tej mojej firmy wideo znajdziesz sobie też w opisie i tu możesz podlinkować https://www.obliczebiznesu.pl. I prezentacja jest gotowa. Możemy ją zaprezentować i sobie przesuwać slajdziki lewo-prawo, a możemy ją też eksportować całkowicie lub wysłać komuś linka. Wchodzimy sobie exit. Możemy tutaj, mamy kilka opcji. Możemy udostępnić za pomocą linku. Kopiujemy taki link w przeglądarce, wklejamy i ktoś może obejrzeć naszą prezentację w wersji takiej desktopowej. Myślę, że fajnie to wygląda. A jeżeli chcemy w formie pliku, klikamy udostępnij, klikamy eksport i wybieramy, czy chcemy w PowerPoint, czy PDF. Ja sobie wybiorę plik PDF. Mamy też analitykę, więc jak ktoś przegląda tą prezentację na stronie internetowej, możemy podejrzeć Analytics, jak to wszystko wygląda, o której godzinie ktoś otworzył, jak był w tą prezentację oczywiście zaangażowany. Możemy dużo więcej tutaj rzeczy podglądnąć. I tu nam się pobrało na dysk, cyk, udostępniamy, otwieramy i tak wygląda ta prezentacja. I teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś inne projekty, cofnijmy się może do menu głównego, pokażę Ci, jak ta prezentacja się prezentowała u mnie, stworzyłem ją w ten sposób. Dokładnie wyglądał ten proces identycznie, jak przed chwilą robiliśmy preskę. Bardzo schludna, bardzo prosta, bardzo ładna prezentacja. A możemy też oczywiście wziąć Create New AI i wygenerować całą prezentację z promptów. Wybierzemy sobie tutaj język polski, tutaj już możemy. 8 slajdów, stwórz mi prezentację na temat oferty dla trenera personalnego świadczącego usługi takie jak rozpisywanie planów treningowych, dietetycznych i planów treningowych i dietetycznych i diety online może. Cały czas brakuje. Może to jest tytuł sam, a szczegóły będziemy dawać dalej. Generate outline. I tutaj mamy outline dopiero. Czyli wybieramy sobie jakieś tutaj indywidualne podejście do klienta i tak dalej. Wybieramy sobie baton. Jeden baton, drugi baton. Wybieramy sobie kolorystykę. Tą zieloną już używaliśmy, to może teraz coś takiego. I klikamy Generate. I stworzy nam preskę. I cała prezentacja została stworzona za pomocą AI-a. Możemy w łatwy sposób ją wysłać. Możemy też za pomocą tego pliku tak naprawdę tworzyć oferty dla klientów, wysyłać te oferty klientom i sprawdzać za pomocą tej analityki, jak ci ludzie tą ofertę przeglądają. Tak? Tu była ta opcja Presenter View, Share, udostępnij, a tu jest Share i mamy Analytics, czyli mamy tą dostępność, o której ktoś otworzył ofertę, które karty wyświetlił i tak dalej. Już nam jest to w stanie co nieco podpowiedzieć. Jeżeli chcesz, abym wdrożył do Twojej firmy sztuczną inteligencję AI, kliknij w link poniżej, zapisz się na darmową rozmowę PL i uzupełnij ten prosty formularz lub zadzwoń do mnie na 602 727 263. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć!